to, czego nie mam na co dzień pracując w teatrze w zamkniętym czarnym pudełku, to muszę sobie jakby zrównoważyć jakby tym dziennym światłem i takim rozproszonym, miękkim światłem w pracowni. Także to jest taki rodzaj laboratorium i zawsze staram się przed każdym projektem zrobić kompletny porządek. Ja tą pracownię mam od 10 lat, jakśmy się z rodziną wprowadzili jakby tutaj do tego domu. Z tym, że ta pracownia była malutka tutaj, całe poddasze jest adaptowane 2 lata temu. Na potrzeby jakby studia, pracowni, która miała służyć i spotkaniom, i realizacji poszczególnych jakby projektów teatralnych czy operowych. Pomysły się rodzą gdzieś tam w podróży, w samolocie, w pociągu, w rozmowach, więc ważny jest jakby sposób, w jakim się te rzeczy notuje, rejestruje gdzieś w pamięci, rejestruje w notatkach. Ołówek musi nadążać za pomysłami, tak? Więc ta linia musi, ten tusz musi po prostu się wyrabiać jakby w tej prędkości.